Cześć, z tej strony Magda. Słuchajcie, ja jestem właścicielką imprezy. Z ogromną przyjemnością Was witam na naszym dzisiejszym wydarzeniu. Mamy około godziny do rozpoczęcia naszego pokazu z najnowszą kolekcją. Słuchajcie, my jesteśmy teraz na backstage'u, tutaj się dzieje. Jak zwykle na takich imprezach, to tu jest serce. Są dziewczyny od beauty, od malowania, od fryzur. Po kolei na pewno wszystkich zaraz tutaj przedstawicie i zobaczycie. Oprócz tego jest team fotograficzny, filmujący, robiący zdjęcia, filmujący, no i oczywiście reżyserzy tego pokazu i wszystkie moje dziewczyny z moich salonów, stylistki, które zajmują się modelkami i oczywiście modelki, o których nie można zapomnieć, bo one na pokazie zawsze są najważniejsze. Słuchajcie, zaczynamy, mam nadzieję, że będzie fantastyczna impreza. Energia jest super, więc na pewno uda nam się. Przygotowujecie? Przygotowujemy się do pokazu w dniu dzisiejszym. Słuchajcie, będzie naprawdę fajnie, ale mamy troszeczkę stresu, bo jest dużo sukienek, które chcemy Wam pokazać. Mało modelek, ale damy radę, prawda Natalia? Tak jest. Damy ja radę. Przyjmuję stres dla wszystkich, więc ja się nie stresuję w ogóle. Damy radę, słuchajcie. Jak długo trwa przygotowanie takiej fryzury? Zależy, jaka ma być fryzura. A tu jaka będzie? My jesteśmy prawie na końcu i tak jeszcze taką około godzinki czasu, ale są i takie, które trzeba 2 godziny, 3, także to wszystko zależy od tego, co robimy i jakie mamy włosy. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w samym sercu miasta Rzeszowa, czyli w hotelu Rzeszów. I właśnie dzisiaj odbędzie się wyjątkowy pokaz mody ślubnej na rok 2023, którego organizatorem jest Impresja, pani Magdalena Mazur i Julia Mazur. A co my tutaj dzisiaj robimy całą ekipą, opowie Wam Mike. Słuchajcie, ekipa Mike Media dzisiaj jest odpowiedzialna za całą oprawę filmowo-zdjęciową. Jest z nami Maciek, który tutaj również trzyma kamerę, jest Mike, który też również będzie trzymał kamerę. Jest nasza Natalia, która będzie prowadzącą tego pięknego pokazu, jeżeli chodzi o suknie ślubne 2023. Więc słuchajcie, 3, 2, 1, idziemy dalej. Tu jest zawsze najbardziej gorąco w czasie pokazu, tu się dużo dzieje, tu jest najgłośniej, zawsze jak stoimy z tym, to cicho, bo to jest nie do opanowania, jest 10 modelek, plus do tego przynajmniej 15 osób, to zmiany sukien, generalnie można powiedzieć, że chaos, ale jest mało opanowania. To są suknie, które słuchajcie pójdą, dlatego tu piszą, że one idą, mamy szybką zmianę pierwszą, dlatego muszą być tutaj bliżej. Po czym jak modelki wyjdą, zmienią te sukienki, to te suknie wyjadą, wjadą następne, żebyśmy po prostu zdążyli.